Proszę Państwa, na żywo są ze mną Paluszki, Artur Szalpuk, Milan i Damian Wojtaszek. Jesteś tutaj przypadkiem? Co się dzieje w Spodku? Artur? Ja przez przypadek tak przejeżdżałem przez Katowice i mówię, mały powiedział, że przychodzi na mecz, mówię, dobra, też padnę. Tak, mecz Brazylia-Polska, 1-1, oddychamy teraz, bo było ciasno troszkę. Pierwszy? Nie, no zgadza się, pierwszy set nie poszedł po naszej myśli, ale ta końcówka seta pokazała, że Brazylia jest do ugryzienia. I szkoda tego challenge'u, gdzie Oleg Śliwka dotknął tej siatki, ale pokazało to, że możemy ten mecz wyrwać i kolejny set akurat na naszą korzyść jest, więc cieszymy się, jest 1-1. Odrzuciliśmy troszeczkę Brazylię od siatki, już nie gra tak fajnie, więc łatwiej nam się czyta w bloku i w obronie. Prawdziwy ekspert, widzę na poważnie. Co on taki jest? Bo ojciec... Znasz małego, mały zawsze jest taki poważny. I pierwszy raz to jest wywiad, poważny. Czy jakiś stand-up? A, stand-up. No to dobrze, przebiliśmy wynik. Pójdzie już na 3-1? Ja od początku obstawiałem 3-1, jest to gdzieś nagrane, powiedziane, więc idzie na mój wynik. Dobrze. Będzie 3-1? Będzie? Będzie na pewno. Dobrze, przekazujemy dobre wiadomości, 3-1 i wracamy do meczu, bo warto obejrzeć. Widać, że wspierają mistrzowie świata, może przyszłych mistrzów świata, zobaczymy co to będzie. Dzięki bardzo.